Za tą małą, niepozorną bransoletą, która otwiera bramki basenu w Dżonkowie, stoją ogromne pieniądze. To jedno z e-udogodnień, czyli elektronicznych usług, które na dobre już zadomowiły się w Lubuskiem. Projekt jest warty 25 milionów, z czego 85% jest finansowane z Unii Europejskiej, 15% to są środki własne partnerów projektu oraz lidera projektu, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Pływamy jeszcze bez wsparcia elektroniki. Ale dzięki systemowi ponad 120 kamer zamontowanych na terenie ośrodka w Dżonkowie, trener może podglądać swoich zawodników, a rodzic podopiecznych na półkoloniach. W sumie kamer jest 147. W tej chwili mamy kilkadziesięcioro dzieci. Rodzic może wejść do naszą stronę internetową, wybrać stosowną kamerę i obserwować, co te dzieci aktualnie robią. O ile inwigilacja może przywodzić na myśl wielkiego brata, to za e-usługami kryje się też sporo wygody. Na przykład rezerwacje bez ruszania się z fotela. Możemy od razu zwiedzić ośrodek za pomocą wirtualnego spaceru. No i zarezerwować sobie oczywiście usługi przez internet w domu. Bez wychodzenia z domu korzystamy również z biblioteki, bo równe 5 lat temu do projektu przystąpiło 100% lubuskich placówek. Możemy czytać książki literackie na ekranie. Można przyjść, pobrać kod do niektórych baz danych i nawet to czytanie robić z domu. Elektronicznie nie tylko w sporcie i kulturze. Dosłownie wszystkie lubuskie urzędy wdrożyły elektroniczny obieg dokumentów. 18 z nich miało opory i tu pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie się przestawić, żeby sprawy załatwiać drogą elektroniczną. Jak przekonać tego drepczącego petenta, który zawsze z papierem był przyzwyczajony, żeby iść do urzędu, żeby wysłał to drogą elektroniczną? Tu jest problem. Urzędnicy plus petenci i ich mentalność i sposób na przełamanie tego oporu. W pakiecie z 25 milionami na e-usługi powinna iść siła przekonywania.